Witamy w pierwszym wydaniu szkolnej telewizji Ekonomy TV, którą tworzą Natalia Kantyka, Paulina Adamczuk, Krystian Stachowski, Michał Bartoszuk, Angelika Gałczyńska i Karolina Grochecka. Będziemy Wam przekazywać wszelkie informacje dotyczące szkoły, relacjonować bieżące wydarzenia, prezentować wywiady, sądy oraz fakty kulturalne. Pomysłodawcami i opiekunami są Anna Zarczuk, Paweł Ciesielczuk i Arkadiusz Smolira, założyciele fanklubu Ekonomy. Zapraszamy na relację wydarzeń z ostatniego miesiąca. Społeczność ZSE i 3 LO powitała po wakacjach dyrektor szkoły pani Edyta Chudoba. Życzę wszystkim przyjemnej pracy i nauki w nowym roku szkolnym. Do pierwszych klas przyjęliśmy 243 uczniów. Posłuchajcie, co mówią na temat naszej szkoły. Jestem bardzo zadowolona z wyboru szkoły, bo jest tu bardzo fajna atmosfera, mili ludzie i mili nauczyciele. A może korzystasz z kawiarenki? Nie korzystam z kawiarenki, chyba że mamy tam jakieś zastępstwo. A dlaczego nie odpowiadać kawiarenka? Znaczy odpowiada, tylko że tam na przerwach jest za dużo ludzi, a po drugie są za krótkie przerwy, żeby tam pójść. Czyli przerwy według Ciebie mogłyby być dłuższe? Moim zdaniem tak, bo my dopóki dojdziemy do klasy, to już się przerwa kończy. Co skłoniło Cię do wyboru naszej szkoły? No jest tutaj dużo znajomych, fajne profile, dobrzy nauczyciele. A jak oceniasz swoją klasę? Klasa bardzo mi się podoba, ładne dziewczyny. Jesteś zadowolony z wyboru szkoły? Tak, jestem zadowolony z wyboru tej szkoły. Jest duża, przyjemnie. Nauczyciele są mili, pomagają uczniom. No jestem w technikum. No i 4 lata przede mną i jestem zadowolony. Co sądzisz o przerwach w naszej szkole? Przerwy są krótkie, 5-minutowe i bardzo dobrze, bo szybciej można wrócić do domu. A z klasy do klasy przejść 5 minut to wystarcza. Jest też 10-minutowa przerwa, która wystarcza na zjedzenie jakiegoś drugiego śniadania czy coś w tym stylu. Jak co roku odbył się kiermasz używanych podręczników, który cieszył się dużym zainteresowaniem. Zapraszamy na wywiad z panem Robertem Tatarą. Trwa kiermasz używanych podręczników. Czy cieszy się on dużym zainteresowaniem w tym roku? Na początku chciałbym oczywiście powiedzieć wszystkim, powitać serdecznie i podziękować za zainteresowanie samorządem uczniowskim. Jeśli chodzi o pytanie o kiermasz używanych podręczników, oczywiście cieszy się on dużym zainteresowaniem. Przez kilka ostatnich lat podręczniki naprawdę dobrze się sprzedawały, natomiast w tym roku zainteresowanie jest większe, aniżeli ilość osób chętnych sprzedać podręczniki używane. Stąd też niekiedy problemy z nabyciem podręczników w tym roku. Jakie inne działania podjął samorząd uczniowski w bieżącym roku szkolnym? Jeśli chodzi o inne działania, to planujemy szereg różnego rodzaju imprez szkolnych. Między innymi szkolnych, ale nie tylko szkolnych, bo i pozaszkolnych. Na początku planujemy przygotować Dzień Chłopaka. Planujemy przygotować otrzęsiny szkolne, tak by młodzież, która jest pierwszy rok w tej klasie, uzyskała miano i status już ucznia ZSE 3 LO. W październik planujemy przeprowadzić w szkole tak zwane Oscary wśród nauczycieli. Młodzież będzie wybierała nauczycieli w różnych kategoriach. To impreza cykliczna, która już odbywa się po raz trzeci. Z kolei później oczywiście Andrzejki, Święta Bożego Narodzenia. No i to byłoby na gruncie szkolnym. Natomiast poza szkołą chcielibyśmy zrobić różnego rodzaju wyjścia, zajęcia na przykład w kinie, zajęcia terenowe typu rajd rowerowy, zawody wędkarskie. To na razie propozycje, które do nas spływają, bo plan pracy, który układamy, oczywiście bazuje na propozycjach osób, czyli samorządu uczniowskiego, uczniów, ponieważ to Wy, uczniowie, jesteście samorządem uczniowskim. Wszyscy uczniowie kojarzą Pana z garniturem. Skąd ta zmiana wizerunku od września?
Zmiana wizerunku od września wzięła się oczywiście ze zmiany sposobu myślenia i zmiany trybu życia. Otóż zacząłem aktywnie jeździć rowerem, między innymi przyjeżdżam do pracy, stąd też w garniturze ciężko jest wsiąść na rower. Jak minęły Panu wakacje? Jeśli chodzi o wakacje, to dziękuję oczywiście za pytanie i zainteresowanie. Minęły one bardzo dobrze, spokojnie. Muszę powiedzieć, że też i pracowicie, ponieważ przed wakacjami urodził mi się mały synek, więc wakacje spędziłem w domu z rodziną, ale to był bardzo dobry czas spędzony i dobry odpoczynek. Nowością w szkole są karty chipowe, które mają poprawić bezpieczeństwo. Ciekawe, jak je oceniacie. To brzmi dumnie. Z takim przesłaniem przyszły do nas Kasia i Edyta, by zmobilizować uczniów do udziału w chełmskiej grupie skautek. Przeprowadziliśmy z nimi wywiad. Nazywam się Kasia. Edyta. Miło. Co robicie u nas w szkole? My przyszłyśmy do waszej szkoły, aby przeprowadzić nabór, też powiedzieć trochę waszej młodzieży o naszym harcerstwie, o naszym skautingu, w którym jesteśmy i zachęcić do wstąpienia w nasze szeregi. Czy długo jesteście harcerkami? W sumie około 11 lat. A z czym to się wiąże? Czym się dokładnie zajmujecie? Teraz właśnie będąc tutaj w waszym liceum szukamy młodych ludzi. Ja jestem szefową teraz ogniska młodych przewodniczek i właśnie to są dziewczyny od 17 roku życia i starsze. Dlatego właśnie do tej szkoły uderzyłyśmy. Natomiast wcześniej byłam przez 5 lat drużynową i pod moją opieką były dziewczyny z gimnazjum. Natomiast Edyta byłaś kim? Ja byłam akelo, zajmowałam się zuchami, czyli gałąź naszego skautingu, która zrzesza najmłodszych. Często mamy też wyjazdy międzynarodowe do Francji, do Włoch, do Belgii, do Hiszpanii na Światowe Dni Młodzieży. Także dużo się dzieje i do tego chcemy zachęcić młodych ludzi. Na początku września gościliśmy dwie studentki z Serbii i Wietnamu w ramach projektu ISEC. Zapytaliśmy je o wrażenia z Polski. My name is Maria and I'm from Serbia, from Novi Sad, the capital of Autonomous Province Vojvodina in Serbia. Not very much. I knew that we are Slavic people both and that architecture is pretty much the same. That's the only thing that I knew. I actually didn't know very much about the poem. I really like the country, I really like the people. I actually thought that people are a little different because we're from... But I found out that Polish people are very hospitable too. Yes, it's very different. First we have 8 grades of primary school and 4 of high school. We have very strict dress code, which we must respect, and also we have some rules which here students don't have. Actually, here is more liberal than in my country, it's more traditional. There is many places depending on what do you like the most. For example, young people like Belgrade because it's very famous for its nightlife. It has many clubs and a very big population. And the food and drink is very cheap. Also, in the north of the country, Novi Sad has a very famous festival called Exit. Every year came a lot of young people there. It lasts for 3 days. This year was 150,000 people on that festival. Also, we have a lot of spas. In the central Serbia, we have developed rural tourism. And also in the north we have developed we have something called salash. Those are small wooden cottages where you can eat everything organic and everything from a farm. Now tennis, because of Novak Djokovic, he is the number one in tennis, so now everybody is playing tennis.
But we really like sports, mostly basketball. We are good at basketball or volleyball. Our football now is little, not so strong, but boys like football too. It depends. It really depends. People at university usually listen to American music, hip-hop and dance music. Folk music listen mostly those people in high school, but not so strong high school. People from gymnasia don't listen to folk music. It's very similar to our food. For example, gavonki. In every celebration we eat gavonki, and it's the same taste. So, but for me, portions and meals are too large. yes, they are very they are huge gentlemen, and they are all light, and they are very hospitable, and they always want to help. So yes, they are different from our boys, and they like to dance, and our boys never dance. Okay, great. Oh, my name is Lin. I'm come from Vietnam. Before I come there, I know some information about the history, about the Poland and the men. The people is really nice, and they're friendly and honest. Okay, and I really like the Pope, and then I really like the weather there, because in my country it is so hot, and I really like the cool weather. Okay, it take good. I try biology. Pierogi? Pierogi, yeah, it's good. And yes, it's really different because in my country the student must wear the uniform to go to school. They must wear the traditional dress. In my country, yes, when you come to Vietnam, you should visit Hà Nội, the capital of Vietnam, Ho Chi Minh City, the last city of Vietnam. In my country, I think the younger really like soccer and badminton. Mm-hmm. And because it is sunny and hot, so people like swimming. Yes, in Vietnam, the young people really like pop music and R&B. And sometimes they like the music, the Korean music. Yeah. Honestly, the man is so gentle, gentleman, lots of gentlemen, and they help me do anything. They invite me some drink, invite me some food, and I like the man there. Pierwsze klasy w ramach integracji i wzajemnego poznania się uczestniczyły w wycieczkach i ogniskach integracyjnych. Tak się bawili. Zapraszamy na relacje z otrzęsień klas pierwszych. Pierwsze
1 i 17 września, te dwa tragiczne wydarzenia, zostały przypomniane społeczności szkolnej podczas Akademii. Nasi maturzyści odwiedzili Lubelski Festiwal Nauki oraz wzięli udział w wykładach w ramach Salonu Maturzystów. Do zespołu muzycznego oraz na szafki, obiady i język hiszpański. O szczegóły pytajcie swoich wychowawców. A teraz powiemy o wydarzeniach kulturalnych oraz występach artystycznych, które odbędą się w październiku. W październiku w Chełmie odbędą się koncerty znanych zespołów i piosenkarzy. Dnia 19 października o godzinie 20 zagra dla nas Farben Lehre w Atmosfera Café. Cena biletu wynosi 20 zł. Dnia 13 października o godzinie 18 w Hadeku wystąpi Czesław Mozil. Cena biletu wynosi 65 zł. I czule, to niego rzekła, ty jesteś rodem z piekła, a ja jestem rodem z nieba. Nic więcej nie potrzeba, nic więcej nam nie potrzeba. Na 27 października o godzinie 19 w klubie Atmosfera wystąpi zespół Happyset. Cena biletu wynosi 40 zł. Centrum Kultury Filmowej Zorza zaprasza w październiku na najnowszy film Andrzeja Wajdy, Wałęsa, Człowiek z nadziei. Chcesz wygrać z wojskiem, z milicją, z Edwardem Dzierkiem? Ja nie chcę, ale muszę. Sprzedaż, jak nie wrócę. Pamiętaj jedną rzecz. Masz mi wrócić żywy! Był to nasz debiut telewizyjny, dlatego prosimy o wyrozumiałość i szacunek dla ekipy, która dopiero poznaje tajniki pracy z kamerą i mikrofonem. Jesteśmy otwarci na propozycje i zapraszamy do współtworzenia kolejnych wydań. Dziękujemy za uwagę.